Oczywiście wy następnym razem milczcie. Przy poprzednim kryzysie wam doradzałem. Milczcie, nie kłóćcie się z generałami. Nie wiecie, co się stało, dajcie sobie 2 dni na ustalenie. Nie jest prawdą, że systemy radarowe nie są w stanie wykryć śmigłowców i że tylko trzeba mieć samoloty i tak dalej. Są różne systemy radarowe. Na pułapie poniżej 150 metrów. Niech pan słucha, co się pan nauczył. Skoro da się drony wykrywać systemami radarowymi, to da się wykrywać śmigłowce. Oczywiście, że się da. Wasz rząd, wiedząc o tym, że będą przy granicy manewry, bo byliście poinformowani przez stronę białoruską, nie rozstawili żadnych dodatkowych systemów radarowych, żadnej obserwacji. Zostaliśmy przetestowani pod kątem umiejętności wykrywania przekroczenia granicy. Test wypadł bardzo niepomyślnie. Kompromitujące jest nie tylko to, że te śmigłowce nie zostały wykryte. Kompromitujące jest to, że MON przez wiele godzin nie wiedział, co się dzieje. MON pod przywództwem Błaszczaka zachował się jak ambasada Białorusi. Wydał stanowisko, trwają ćwiczenia, nic się nie stało. Dopiero później musieli się kompromitować i wycofywać z tego.